swoje gimnastykę turystyczną. A skąd wzięło się malarstwo? A malarstwo to było hobby wcześniejsze. Interesowałam się historią sztuki i bardzo chętnie uczestniczę w warsztatach malarskich, gdzie próbuję malować akwarelą, pastelą, kredą i wszystkim, czym na akrylu również jest. Uczestnicz konkursów języka angielskiego. Doskonale swój język angielski, on jeszcze nie jest na dobrym poziomie, ale mam taką nadzieję, że będzie. I bardzo chętnie również uczestniczę w szkoleniu informatycznym, żeby powiedzmy nie korzystać z młodszych pomocy w domu, tylko być samodzielną, czyli samodzielność to też ważne. Czy Państwo słyszą, że to można zrobić? A mając to wszystko blisko, no czegoż mogę chcieć? Ciekawe zajęcia, ciekawe koncerty. Jest to wszystko w miarę osiągalne, ponieważ no, jest na miejscu. Pani dyrektor, nie wypada się chwalić, ale wcześniej rozmawialiśmy z panią Danusią Kuźnę, która nam powiedziała o poziomie koncertów, o poziomie teatru, który się odbywa, który jest jak gdyby takim łapem do spostrzeżenia, gdzie jest prawdziwa sztuka. Ta prawdziwa sztuka jest oczywiście w naszym ośrodku narzeczyńskim w Noku, ponieważ wiele osób z naszego regionu nie tylko stwierdziło, że sztuki teatralne, które wystawiamy, amatorskie zresztą, naszej szefowej, Michalskie, niczym nie odbiegają od sztuk teatralnych wystawianych, nawet profesjonalnych teatrach. A ja mogę tu śmiało mówić, no troszeczkę tak chwalić się, bo pierwsza sztuka, która była wystawiana w naszym ośrodku, to była Morale chyba Dulskiej, przyjęta z bardzo dużym aplauzem. Na której agencja ona ta sztuka była troszkę skrócona, natomiast sama Dulska nie straciła nic ze swojej atrakcyjności i z problematyki, żeby dawać dobre przykłady i dobre wzorce. Panie Macieju, staramy się, wszyscy ja i moi pracownicy staramy się, żeby Ośrodek Kultury w Nadarzynie kojarzył się z dobrym, wysokim poziomem, żeby absolutnie uciekać od jakichś niebezpieczeństw proponowania tandetnych przedsięwzięć. I bardzo nam na tym zależy. Ale dobry, wysoki poziom wiąże się z kryształem, to jest prosto. Pomysł jest łatwiej niż potem go zrealizować, a to trzeba pieniądze. Skąd Państwo czerpiecie dochody? Bo wiem, że normalnie uniwersytecie, uniwersytecie biorą z mojej funduszy ze składek, ze sponsorem. Trzeba się upracać, to sponsorem adekwatnie do tego zbiorą. My mamy taką luksusową sytuację, że mamy duże wsparcie władz w Nadarze. Mamy dotacje, mamy przychód własny i z tego realizujemy program nie tylko uniwersytetu, ale w ogóle działalność Ośrodka Kultury jest finansowana. Bardzo sobie cenię i szanuję te postawy moich władz, bo nie jest to norma ogólnopolska i naprawdę rzeczywiście bez pieniędzy moglibyśmy mieć wielkie marzenia i potrzeby i pomysły, ale nie można byłoby ich zrealizować. Jeżeli chodzi o odpłatność, to pierwszy rok był takim pilotażowym rokiem, pierwszy rok akademicki. Wszystkie zajęcia, uczestnictwo w uniwersytecie było nieodpłatne. Od ubiegłego roku prowadziliśmy symboliczną opłatę 10 zł miesięcznie. Każdy student musi uczestniczyć. Także to jest bardziej taka, że tak powiem kolokwialnie, zagrywka psychologiczna niż jakiś realny dolar. Tak, tak, macie prawie emerytalnym lub emerytalnym, którzy wniosku za to nie mają, w związku z tym trudno ich wyciągać. Ale co dają te uniwersytety wypłacania ciepłej motywacji? Pani Bożenko, daje to, że bardzo chętnie wychodzi się z domu. Siedzenie ciągłe w domu nie jest korzystne dla nikogo, a dla ludzi dojrzałych. Absolutnie nie. Więc pewne zobowiązania, pewien harmonogram, który mam miesięczny, powoduje to, że idę na takie zajęcia, takie. Wyjeżdżam na ciekawą wycieczkę, którą organizuje mój
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich przyjęła bez poprawek 6 autorskich, które przewidują obniżenie opłacowania parlamentarzystom w przypadku naruszenia podaży Sejmu. Posłowie koło Nowoczesnej chcieli odrzucenia projektu. Jak to przesłanie we wszystkich przewidują ustawa opozycji. Wciąga również rodzinę do pomocy, którzy bardzo mnie wspierają, jeżeli chodzi o malowanie. Pani Wąż chyba też jest aktywny na tym punkcie. Mój mąż jest, powiedzmy, mniej aktywny, natomiast bardzo mnie wspiera chętnie i pomaga. Mówiąc krótko, pani Daniu, siła pani motywacja wewnętrzna, poza tym. Ja myślę, że wystarczy to tak jak wśród młodzieży najbardziej. Wystarczy, wystarczy, wystarczy. Aha, tak, ja jestem najmłodsza w rodzinie, więc nie ma problemu. Poinformował prawie polskiego górnictwa naftowego i gazowego Piotr Woźniak. Kontrakt wejdzie w życie w 2018 roku. Jak dodał, priorytetowa umowa na regularne dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych obejmuje 9 ładunków. Woźniak powiedział, że cena gazu jest absolutnie konkurencyjna. Występować w takim folkowym repertuarze. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zakończył oficjalną wizytę w Grecji. Podczas dwudniowej podróży prezydentowi towarzyszyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Fizycznie wyższy przedstawiciel państwa polskiego otworzył polsko-grecki forum innowacji i działania w technologii. Spotkał się również z polskimi przedsiębiorcami sektora szczepionkowego i greckimi armatorami. Rozmawiał także z przedstawicielami Polonii w Grecji. Przyjdźcie, naprawdę warto. Jest ciekawie, jest blisko, jest naprawdę, są bardzo ciekawe zajęcia, wykłady i wszystkie imprezy. Pani dyrektor, indeks na porządku dziennego, były indeksy, były indeksy z wpisami, tak, wykładowców, ale zarzuciliśmy ten pomysł z różnych powodów. Także już nie ma takiego anturażu z kryptem, tak. Natomiast ja chcę jeszcze dodać, że problemy skończenia kursów, te kursy stale się odnawiają, że dyplomy dostają nasi studenci. Natomiast z indeksów zrezygnowaliśmy. Ale chcę jeszcze podkreślić, panie Macieju, że od momentu, kiedy istnieje u nas uniwersytet, to jest naprawdę źródło mojej ogromnej radości. Mojej prywatnej, ogromnej radości z tego tytułu, że odpowiedzieliśmy na jakąś potrzebę, realizujemy te potrzeby, słyszymy ten gwar od rana studentów, którzy do nas przychodzą, którzy dyskutują, którzy sprawdzają się, kontrolują, wymieniają poglądy, denerwują się, że czegoś nie umieją na angielskim, na przykład, że się nie przygotowali, albo że nie byli ostatnio. To naprawdę jest ogromna, ogromna radość móc to obserwować i wspierać te poradu uzyskujemy, czy bardzo ważne w zakresie, nie wiem, komputerowym, w zakresie ubrania się fajnego, czy potwierdzenia, jak się jestem dobrze ubrana, czy nie. Ta sympatia, ja po prostu jak przebywam z ludźmi, to są Państwo bardzo młodzi. Te kontakty przenoszą się również na kontakty poza uniwersytet, takie domowe. Ale już oczywiście zadowolony wagę, tak, towarzyszmy się spotykamy i sztabem otaczamy się w tej naszej bardzo dużej liczbie uniwersyteckiej, bo to jest tylko gminy, ma over 70 prawa uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To mówię w takim, tak jak w życiu normalnie, czy sympatii do ludzi, czy zainteresowanie. Podobał się przyjaźnie pani Różka. Tak, bardzo się zdecydowanie, tak. Na zajęciach z warsztatów malarskich mamy już swoje kółka. Wymieniamy się książkami, które niestety są rzadkie i drogie. I spotykamy się poza uniwersytetem na wystawach i ciekawych wyjazdach. Pani dyrektor, polityka nie wchodzi w rachubę, nie różni tutaj pani studentów.
protestantów. Brutalną ingerencję. Ja wszyscy ostatnio się rezolucja Parlamentu Europejskiego uderza w polski porządek prawny. Myślę, że polityka nie wkracza w zakres dyskusji moich studentów i konfliktów jakichś na tym tle. Mam taką nadzieję. W każdym razie my staramy się układać program tak, żeby tutaj nie było jakiegoś profilowania, jakiegoś klucza politycznego, bo tego, od tego jak najdalej, myślę, powinniśmy się graduować. Właśnie powiedzieliśmy o jakiejś wewnętrznej motywacji. Jakie w tej chwili przedmioty pani ma u siebie, tak plus minus, bo wiem, że jest dużo, co pani zamierza nowego. Centralny port komunikacyjny. No, co nowego to się okaże po otrzymaniu informacji zwrotnej, czyli pod koniec roku akademickiego, jeżeli studenci wypełnią ankiety i będą tam sterowali nam jakieś, tak, to po każdym roku. Po każdym roku robimy taką ewaluacyjną ankietę, bo musimy to wiedzieć. Więc od studentów zależy i od środków oczywiście. Natomiast w tym roku wprowadziliśmy ten projekt, o którym mówiłam, czyli teatr nieobcy z chłopcem, nowe zajęcia, a poza tym to taki elementarz, czyli język angielski, zajęcia po angielsku. Teatr po angielsku. Tak, takie zabawy parateatralne, powiedziałabym, może to nie jest ciągle teatr. Studenci w tym języku będą przedstawiali? Mam nadzieję, że taki będzie finał, takie podsumowanie, czyli w czerwcu na zakończenie roku pokażą nam swoje umiejętności na tym polu. I to przede wszystkim studenci języka angielskiego? No, trzeba mieć jakąś taką podstawę. Tak. Nie mogą to być osoby, które kompletnie nie miały kontaktu z językiem. Czyli mogą, muszą dobrze znać język albo średnio dobrze? Średnio dobrze, ale muszą być też aktorami. No tak, przede wszystkim muszą chcieć. No tak. Poza tym mamy zajęcia komputerowe, oczywiście zajęcia literackie u nas się także odbywają, zajęcia muzyczne, można śpiewać, można pisać, można malować. Gimnastyka, zumba, śmiechoterapia. Również filozofia. O, śmiechoterapia. Tak. Jedną minutkę, powiedzcie pani o śmiechoterapii. Co to takiego jest? To znaczy, że śmiechoterapia, tytuł jest taki troszeczkę absorbujący, natomiast dokładnie nie można go tak przełożyć na leczenie śmiechem, czy zabawy ze śmiechem. Śmiechoterapia polega przede wszystkim... Ja te zajęcia podzieliłabym na takie dwie grupy. Pierwsze to jest poszerzenie własnego sposobu oddychania przez śmiech, tak jakby zwiększenie pojemności własnych płuc. Natomiast drugi element tych zajęć to są różne rozważania na tematy psychologiczno-obyczajowo, nawet osobowe. I po takich zajęciach śmiechem i ruchem mamy dyskusję na bazie filozofii, stosunków społecznych, bardzo szeroko poszerzone zajęcia. Ojej, czasu nam brakuje, niestety, żeby powiedzieć o wszystkim. To jest infantylne, ale wcale zajęcie jest inne. O śmiechoterapii jeszcze powiemy. Ja chciałbym podziękować paniom za przybycie do studia. Chciałbym przypomnieć państwu, że gościliśmy dzisiaj w studiu panią Kamilę Michalską, dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, w którym prężnie działa Uniwersytet III wieku i dwie studentki tegoż uniwersytetu, panią Dorotę Woźniak i panią Bożenę Kocot. Dziękuję panu bardzo za przybycie do studia. Ja również się z państwem żegnam. Dobrej nocy. Polskie Radio 24 zbliża się pod noc. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dobry wieczór. Rosyjskie czołgi przekroczyły ukraińską granicę w rejonie krasnodarskim obwodu ługańskiego. Wcześniej ukraińskie media podały, że uzbrojeni ludzie w mundurach zajęli siedzibę MSW samozwańczej separatystycznej Ługańskiej Republiki Ludowej i otoczyli centrum Ługańska. OBWE, która ma w Ługańsku swoich obserwatorów, potwierdziła wzrost aktywności wojskowej w tym mieście. Państwowa Agencja Informacyjna Ukrinform donosiła, że w Ługańsku nie działa radio i telewizja, a na ulicach widać transportery opancerzone. W związku z zaostrzeniem sytuacji w tym opanowanym przez prorosyjskich separatystów rejonie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zwołał gabinet wojenny. Posiedzenie zwołano w trybie pilnym. Będziemy sprowadzali gaz skroplony z USA. PGNiG podpisał w Waszyngtonie umowę z brytyjską firmą Centrica LNG. Na dostawy tego surowca w ciągu 5 lat przypłynie do nas do 9 statków z gazem. Pierwszy transport popłynie w przyszłym roku. Gaz z Ameryki ma docierać drogą morską do terminala w Świnoujściu. To pierwsza umowa średnioterminowa na dostawy amerykańskiego LNG do Europy Środkowo-Wschodniej.
Francuska policja i kontrwywiad zatrzymały trzy osoby wspierające logistycznie terrorystów, sprawców zamachu w 2015 roku. W dwóch atakach zginęło 16 osób. Z Paryża Marek Brzeziński. Aresztowań dokonano w ramach dochodzenia prowadzonego w sprawie zamachu na redakcję tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo i sklepu z żywnością koszerną. Zatrzymani to kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 25 do 45 lat. Według wstępnych informacji mieli oni pełnić rolę pośredników w dostarczeniu broni terrorystom. Byli oni notowani w kartotekach policyjnych jako osoby, które dopuściły się drobnych wykroczeń. Ich związki ze sprawcami zamachów zostały udowodnione dopiero w wyniku szczegółowo prowadzonego dochodzenia. Według francuskich mediów są to najprawdopodobniej ostatnie osoby zamieszane w ataki na Charlie Hebdo i na sklep z koszerną żywnością i można się po niemal 3 latach śledztwa spodziewać zamknięcia tych spraw. Zamach w styczniu 2015 roku na redakcję Charlie Hebdo był pierwszym serii ataków terrorystycznych, do jakich doszło na terytorium Francji. Potem były masakry w teatrze Bataclan, w paryskich kafejkach i na deptaku w Nicei. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Niemiecka policja odzyskała rzeczy osobiste należące niegdyś do piosenkarza Johna Lennona. Zostały one ukradzione jego żonie Yoko Ono. W 2006 roku policja aresztowała mężczyznę, który miał przyjąć 86 ukradzionych rzeczy. Wśród nich są okulary, które należały do artysty i jego dziennik z ostatnim wpisem, datowanym na 8 grudnia 1980 roku. Wtedy artysta został zastrzelony. Śledczy poinformowali, że w ostatnim wpisie znajduje się wzmianka o sesji fotograficznej Zeni Leibowitz. Postać miała wtedy fotografia leżących na łóżku Johna Lennona i Yoko Ono, która trafiła na okładkę magazynu Rolling Stone w styczniu 1981 roku. Policja podejrzewa, że rzeczy zostały ukradzione przez byłego kierowcę Yoko Ono i zabrane do Turcji. Ostatecznie do Berlina miały trafić w 2013 lub 2014 roku. Berlińska policja o sprawie została poinformowana przez administratorów domu aukcyjnego, który zbankrutował. Rzeczy zostały wycenione na około 3 miliony euro. Wieczorem rozegrano piątą kolejkę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W grupie E Sevilla zremisowała z Liverpoolem 3-3. W drugim spotkaniu Spartak Moskwa zremisował z Mariborem 1-1. Na jedną serię gier przed końcem tabeli prowadzi Liverpool, który ma 9 punktów. Punkt traci Sevilla 3, Spartak A 7, Maribor. Mistrzowie Słowenii nie mają już szans nawet na grę w Lidze Europy. W grupie F Manchester City pokonał Feyenoord Rotterdam 1-0. W drugim spotkaniu Napoli wygrało z Szachtarem Donieck 3-0. W tabeli prowadzi Manchester City, który już wcześniej zagwarantował sobie awans do 1/8 finału. The Citizens mają 15 punktów, 6 punktów traci Szachtar, a 9 Napoli. Feyenoord nie wywalczył ani jednego punktu. W grupie G Beşiktaş Stambuł zremisował z FC Porto 1-1. W drugim meczu AS Monaco przegrało z RB Lipsk 1-4. Beşiktaş zapewnił sobie pierwsze miejsce w grupie, ma 11 punktów, o 4 więcej od Porto i RB Lipsk, a 9 od AS Monaco. W grupie H Borussia Dortmund przegrała z Tottenhamem 1-2. W drugim spotkaniu APL Nicosia uległ Realowi Madryt aż 0-6. Tottenham i Real są już pewne awansu do 1/8 finału. Londyńczycy mają 13 punktów, królewscy zgromadzili 3 punkty mniej, po 2 punkty wywalczyły Borussia Dortmund i APL Nicosia. Wracamy do kraju. Na koniec czas na prognozę pogody. W nocy na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, duże, miejscami rozpogodzenia i mgły. Gdzieniegdzie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu lub mrzawki. Na Pogórzu Karpackim deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, przez 0 na przeważającym obszarze do plus 5 miejscami na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, ale na wybrzeżu i w górach miejscami porywiste. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po północy. Powtórka programu. Południe. Program informacyjny Polskiego Radio 24. Krzysztof Grzybowski, zapraszam na magazyn Północ Południe, którym przekazujemy Państwu najciekawsze informacje z dnia. Polska stosuje się do zaleceń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej, zapewnia minister Jan Szyszko. Polska w 100% wykonuje polecenia Komisji Europejskiej zawarte w wniosku tymczasowym, który wczoraj myśmy otrzymali. Będą regularne dostawy gazu LNG z USA. Polska podpisała 5-letni kontrakt. Właśnie udowodniliśmy, że jest to możliwe.
Kolejne przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Z ust jakiegoś naczelnika nieustalonego z policji były informacje, że jeszcze dwa tygodnie loty eurolotne upadły. Polska i Unia chcą porozmawiać w sprawie relokacji migrantów, przekonuje minister Mariusz Błaszczak. Staramy się znaleźć porozumienie. Mamy wspólne cele. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Działania w sprawie Puszczy Białowieskiej są w pełni zgodne z prawem, a żadne kary Polsce nie grożą, zapewnił minister środowiska Jan Szyszko i zapowiada udział w kolejnych rozprawach Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie Puszczy Białowieskiej. Trybunał wczoraj wezwał Polskę do wypełnienia zaleceń Komisji Europejskiej, w tym wstrzymania wycinki drzewostanu puszczy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Opozycja natomiast żąda dymisji Jana Szyszki oraz powołania Komisji Śledczej w sprawie działań w Białowieży. Więcej na ten temat w relacji reportera Polskiego Radia 24 Michała Walczyka. Pismo Komisji Europejskiej z zaleceniami tymczasowych działań w sprawie puszczy ministerstwo otrzymało wczoraj. Wśród nich Komisja domaga się wstrzymania wycinki drzew. Co najmniej 100 tysięcy euro kary nałożone będzie wówczas, gdy wskazania nie zostaną wypełnione. W 100% będziemy spełniali sugestie zawarte w tym wniosku tymczasowym. Zapowiada Jan Szyszko i dodaje. Nie grożą nam żadne kary. To jest wyraźnie zapisane w wniosku tymczasowym, który wczoraj byśmy otrzymali. Najbliższa rozprawa dotycząca Białowieży 12 grudnia. Tymczasem Platforma Obywatelska chce powołania Komisji Śledczej w sprawie braku nadzoru służb nad działaniami Ministerstwa Środowiska w sprawie puszczy, tłumaczy poseł Stanisław Gawłowski. Prokuratura sprawą się nie chce zająć. Nadleśniczy, który zgodnie z ustawą o lasach jest powołany do tego, żeby przestrzegać prawa, nie działać zgodnie z prawem. W związku z tym zdecydowaliśmy się na złożenie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej. Nowoczesna idzie krok dalej i żąda dymisji ministra Jana Szyszki, tłumaczy poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski. I mam nadzieję, że pan minister Szyszko zaprzestanie tej nielegalnej wycinki Puszczy Białowieskiej. Jak najszybciej ta nielegalna wycinka powinna się skończyć, a pan minister Szyszko powinien honorowo podać się do dymisji. Oba wnioski są polityczne, a nie merytoryczne, ocenia senator PiS Jan Maria Jackowski. I od początku widać intencje opozycji i części komentatorów, mediów i różnych środowisk, które krytykowały totalnie resort środowiska. I widać wyraźnie, że to nie była krytyka merytoryczna. Ostateczne rozstrzygnięcie kwestii działań w sprawie Puszczy Białowieskiej może potrwać około roku. Jak zapewnił dziś dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, wycinka drzew puszczy została wstrzymana. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Północ, południe. PGNiG podpisało średnioterminowy 5-letni kontrakt z firmą Centrica LNG na dostawę gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych, poinformował we wtorek prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak. Kontrakt wejdzie w życie w 2018 roku. Jak dodał, pierwsza umowa na regularne dostawy LNG z USA obejmuje 9 ładunków. Woźniak zapewnił także, że cena gazu jest absolutnie konkurencyjna. PGNiG ogłosiło, że gaz ma pochodzić z terminala w Luizjanie, a będzie odbierany w terminalu w Świnoujściu. Wszystkie koszty i ryzyka skroplenia fraktu ubezpieczeń ponosi sprzedający. W ciągu półtora roku PGNiG będzie chciał zbudować cały portfel takich dostaw, tłumaczył prezes Woźniak. Jak dodał, chodzi być może o gaz ze Stanów Zjednoczonych, być może z innych kierunków. Polskie Radio 24. Północ, południe. Dziś kolejne przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą badającą aferę Amber Gold. Podczas niejednego posiedzenia komisji przesłuchano byłego naczelnika Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Funkcjonariusz, który zajmował się sprawą gdańskiej spółki, nadal pracuje w strukturach policji, dlatego mógł skorzystać z prawa do niejednego przesłuchania. Wiceprzewodniczący Komisji Śledczej Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że były naczelnik zeznał, iż nic nie pamięta, jeśli chodzi o sprawę Marcina B. Poseł podkreślił, że komisja dysponuje nad materiałem, które obciążają gdańskich funkcjonariuszy. Mamy informację, że małżeństwo P przekazywało sobie informację o tym, że jakiś naczelnik Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą udziela informacji. Słyszeliśmy też o tym, że to z ust jakiegoś naczelnika nieustalonego z policji były informacje, że jeszcze dwa tygodnie lot i eurolot był upadły. Jako drugi na posiedzeniu jawnym zeznawał były komendant Policji w Gdańsku Pakuła, który powiedział, że o sprawie Amber Gold dowiedział się po upadku spółki w sierpniu 2012 roku. Nie wiedział też, że funkcjonariusze z jego komendy prowadzą
prowadzą dochodzenie w sprawie Albert na zlecenie irańskiej prokuratury. Dawid Cyprylot. Na większość pytań Zbigniew Pagła odpowiedział nie wiem lub nie pamiętam. Członek komisji poseł PiS Jarosław Krajewski zapytał, czy były komendant wiedział, że funkcjonariusze z jego jednostki mają problem z uzyskaniem informacji od Amber Gold. Nawet jak już cała Polska mówiła o sprawie Amber Gold, to rozumiem, że świadek jako komendant Komendy Miejskiej Policji nie uzyskiwał wyjaśnień od podległych panu funkcjonariuszy. Panie pośle, jak wcześniej powiedziałem, nie wiedziałem na tym etapie o prowadzonym postępowaniu. Członek komisji poseł Nowoczesnej Witold Zabaczyński powiedział, że komenda posiadała rozbudowany wydział do walki z przestępczością gospodarczą, dlatego złożone wyjaśnienia są dla niego niezrozumiałe. Nie mieli oni w ogóle żadnego rozpoznania, z kim mają do czynienia, a czynności, które wykonywali, były zupełnie zachowawcze, ograniczone i wyłącznie te, do których byli zmuszeni, właściwie przez sąd. Jutro na posiedzeniu niejawnym komisji zostaną przesłuchani funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Dawid Gregorcewicz, Polskie Radio. A spółka Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto oraz inne koszty, oferując oprocentowanie wyższe od bankowych. W 2011 roku przejęła 3 firmy lotnicze i na ich podstawie stworzyła przełożonka ORT Express. Firma założona przez Marcina P. okazała się jednak finansową piramidą. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość, oszukała niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. A do tego tematu wrócimy jeszcze w komentarzach po 21.30. Polskie Radio 24. Polski rząd i Komisja Europejska deklarują chęć dialogu w sprawie mechanizmu obowiązkowej relokacji migrantów z Afryki Bliskiego Wschodu do krajów Unii Europejskiej. Mówili o tym w Warszawie szef MSW Janusz Błaszczak oraz główny komisarz migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Avrapoulos. Obaj politycy spotkali się w stolicy Polski z okazji wejścia w życie umowy o nowej siedzibie w Warszawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Minister Błaszczak i komisarz Avramopoulos byli pytani o to, czy pomysł relokacji był skuteczny. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji podkreślał, że zdaniem polskiego rządu najważniejsze jest zmniejszenie presji migracyjnej. Jak mówił o ograniczeniu napływu migrantów, służył on konstrukcją także porozumienia z Chiną. Przypomniał też, że Polska pomaga potrzebującym uchodźcom w regionach konfliktów. W sprawie relokacji podzielamy stanowiska z Komisją Europejską. Staramy się znaleźć porozumienie, a mamy wspólny cel. Naszym wspólnym celem jest doprowadzenie do tego, żeby problem migracyjny, który jest najpoważniejszym problemem w Unii Europejskiej, został rozwiązany. To nie jest łatwe. Dimitris Avramopoulos podkreślał, że początkowo nie było innego sposobu walki z kryzysem migracyjnym niż relokacja. Według komisarza ten mechanizm teraz stał się sukcesem, gdyż groźnie liczba przesiedleń. Unijny polityk zaznaczył, że wierzy w dialog w dobrej wierze. Przypomniał też, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził ważność mechanizmu relokacji. To teraz nowa okazja, by pracować razem i w pełni wdrożyć solidarność przez wszystkie kraje członkowskie. Mam nadzieję, że Polska, tak jak dotyczy to Węgier i Czech, wykorzysta tę okazję do przemyślenia swojego stanowiska i zacznie pracować razem z nami w ramach tego mechanizmu. Europejski Trybunał Sprawiedliwości poddalił w początku września słowacką i węgierską skargę dotyczącą mechanizmu relokacji uchodźców. Warszawa wspierała stanowisko rządów Bratysławy i Budapeszcie. Decyzja Trybunału oznacza, że państwa członkowskie muszą wykonać decyzję o relokacji. Jednak polski rząd deklarował, że orzeczenie ETS nie zmienia stanowiska Polski w sprawie kryzysu migracyjnego. Polskie Radio 24. Czynności w śledztwie w sprawie warszawskiego Marszu Niepodległości powierzone stołecznej policji. Wczoraj prokuratura Warszawa Śródmieście wszczęła śledztwo na podstawie artykułu 256 kodeksu karnego, który przewiduje do 2 lat więzienia za propagowanie ustroju totalitarnego i pokupowanie do nienawiści narodowej. Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji mówił, że funkcjonariusze cały czas sprawdzają zebrane pod automaty 11 listopada. Cały czas jest to analizowane przez kilkudziesięciu policjantów codziennie. Mówimy tutaj o analizie między innymi policjantów w dziełu dochodzenia śledczego, ale też policjantów zajmujących się chociażby cyberprzestępczością, a zatem również te zasoby internetu, gdzie możemy znaleźć dużo informacji związanych z ewentualnymi naruszeniami przepisów. Obecnie stołeczna policja identyfikuje osoby uwięzione na nagraniach. Analiza policjantów, chociażby dźwiękowych, przekazanie informacji w ramach pomocy prawnej to inne jednostek, dlatego że mamy do czynienia
zaginienia do tych z całego kraju. Stąd m.in. duża liczba policjantów będzie zaangażowana w kontekście weryfikacji, czy dane osoby, których sądy zostały zarejestrowane na nagraniach monitoringu, czy nagraniach policyjnych, czy poprzez inne ustalenia, w postaci chociażby zdjęć, wszystkie osoby, które dopuściły się łamania prawa, będą musiały liczyć się z konsekwencjami. A przypomnijmy, że Marsz Niepodległości odbył się 11 listopada w Warszawie. Jego hasło brzmiało: my chcemy Boga. W wydarzeniu według szacunków policji wziął udział ponad 60 tysięcy osób. Maszerujący budzi biało-czerwonych opasek i flag oraz emblematów Polski walczącej niszczą również transparenty. Na niektórych z nich pojawiły się hasła rasistowskie. W sprawie kontrowersyjnych napisów głos zabrali przedstawiciele polskiego rządu, którzy potępili zachowanie rasistowskie, antysemickie i ksenofobiczne oraz podkreślali, że były to incydentalne przypadki. W wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej prezydent Andrzej Duda powiedział, że ma pretensje do organizatorów marszu, że nie zapobiegli pojawieniu się takich właśnie transparentów. Czy polskie technologie podbiją kosmos? Czy nasz przemysł kosmiczny może być wiodącym w Europie? Na te i inne pytania próbowali dziś odpowiedzieć uczestnicy konferencji podsumowującej 5 lat obecności Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polacy mają już pierwsze sukcesy za sobą. Jedna z polskich firm zaprojektowała i wykonała urządzenie, które w ramach misji NASA InSight dokona historycznego zagłębienia się 5 metrów pod powierzchnią Marsa i zbada właściwości jego gruntu. KRET będzie pierwszym kompletnym systemem dostarczonym przez polski przemysł na tak istotną misję. Na dzisiejszej konferencji w Ministerstwie Rozwoju przyglądał się reporter Polskiego Radia 24 Marcin Chmielnicki. Poszukiwania wody na Marsie, badanie atmosfery księżyców Jowisza i budowanie specjalnych satelitów, które przemierzają kosmos, to tylko niektóre misje Europejskiej Agencji Kosmicznej, w której bierze udział polska branża kosmiczna. Wicepremier Mateusz Morawiecki otworzył konferencję podsumowującą 5 lat obecności Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Minister Rozwoju i Finansów mówi, że innowacyjność kosmiczna wpisuje się w plan na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nasze polskie łaziki marsjańskie i części do tych różnych łazików, które zdobywają planety naszego Układu Słonecznego, potwierdzają, jak bardzo jesteśmy blisko tych wielkich tematów eksploracji kosmosu. A z kolei to, na czym tak bardzo zależy panu premierowi Gowinowi i mi, dajemy temu wyraz poprzez naszą legislację, poprzez nasze starania, czyli przybliżenie się tej nauki do biznesu. W tej chwili Polacy pracują nad każdym z obowiązkowych programów Europejskiej Agencji Kosmicznej i 11 programami dodatkowymi. Inwestycja w sektor kosmiczny to szansa dla polskich firm, dodaje wicepremier Morawiecki. Będziemy coraz to większą pulę środków również dedykować na przemysł kosmiczny, na badania, na to wszystko, żeby nasz przemysł w szeroko rozumianym zakresie usługi, oczywiście nasza gospodarka, żeby była nasycona tym pierwiastkiem kosmicznym w sensie idealistycznym i w sensie praktycznym. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremier Jarosław Gowin przypomniał, że rząd przyjął niedawno polską strategię kosmiczną. Pierwszym z celów jest zapewnienie dostępu do danych satelitarnych. Drugim celem szczegółowym jest rozwój aplikacji satelitarnych jako wkład w budowę gospodarki cyfrowej. Uruchomienie repozytorium danych satelitarnych. Za to zadanie odpowiedzialny będzie Krajowy Operator Danych. Krok następny to upowszechnienie wśród polskiej administracji informacji na temat możliwości wykorzystywania danych satelitarnych i polskiego potencjału w zakresie ich przetwarzania. Dostęp do danych satelitarnych polskie instytucje uzyskają w ramach Europejskiego Programu Copernicus, dodaje wicepremier Jarosław Gowin. Dziś przy okazji świętowania 5. rocznicy obecności Polski w ESA parafujemy wynegocjowane już porozumienie z Europejską Agencją Kosmiczną na przystąpienie do naziemnego segmentu współpracującego. To porozumienie zostanie podpisane w najbliższym czasie po zakończeniu wymaganych procedur. Dzięki temu polskie podmioty będą miały zapewnione stały i szybki dostęp do danych satelitarnych, a także do produktów i narzędzi oferowanych przez ESA. Copernicus to wspólny projekt Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Program zakłada pozyskiwanie informacji o stanie środowiska Ziemi i zmianach, które na niej zachodzą. A uczestniczenie w programie to przede wszystkim rozwój firm. Dotychczas polskie podmioty uzyskały kontrakty dotyczące projektów kosmicznych na ponad 50 milionów euro. W zeszłym roku Ministerstwo Rozwoju przeznaczyło na dodatkowe programy związane z sektorem kosmicznym o 1/4 więcej środków niż w poprzednich latach. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. W Polsce żyje i pracuje coraz więcej przedstawicieli mniejszości ukraińskiej. Ich
sytuacji ekonomicznej i prawnej poświęcona była konferencja w Sejmie, w której wzięli udział parlamentarzyści ukraińscy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz społeczności ukraińskiej. Aleksandra Zapolska z fundacji Zustrich, Ukrainka od 25 lat mieszkająca w Polsce, przyznawała, że jej rodacy w naszym kraju borykają się z wieloma problemami. To są problemy związane z nieuczciwymi pracodawcami czy pośrednikami pracy. Natomiast w ostatnich półtora roku narasta też taka niechęć do Ukraińców. Agnieszka Mikulska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dodawała, że najtrudniejsza jest sytuacja Ukraińców przebywających w Polsce bez legalnego zatrudnienia. Są to sytuacje na przykład po prostu niepłacenia, ale też na przykład niepłacenia i zastraszania. Anna Bojanowska z Uniwersytetu Łódzkiego dodawała, że zaledwie 29% Ukraińców w Polsce pracuje zgodnie ze swoim wykształceniem czy kwalifikacjami. Ukraińskim specjalistom, lekarzom czy inżynierom trudno zdobyć u nas pracę w swoim zawodzie. Dlatego, że jej nie ma i nie chcemy jej zatrudniać, tylko dlatego, że nie mają uprawnień. Uczestnicy konferencji zapowiedzieli dalsze spotkania. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Program informacyjny Polskiego Radia 24. I przenosimy się za granicę. Po tym, jak Jaskin zakończyły się rozmowy w sprawie utworzenia nowego niemieckiego rządu, do gry wkroczył prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który zapowiedział, że będzie zabiegał, aby rozmowy koalicyjne zostały wznowione. Waldemar Maszewski. Steinmeier jest przeciwny rozpisywaniu nowych wyborów i będzie próbował nakłonić wszystkich swoich rozmówców, aby ponownie usiedli do stołu negocjacyjnego. Kolejno w Pałacu Prezydenckim o możliwość powrotu do rozmów Steinmeier będzie pytał szefa CSU Horsta Seehofera, Christiana Lindnera z Wolnej Partii Demokratycznej FDP oraz przedstawicieli Zielonych. Jutro prezydent będzie próbował przekonać socjaldemokratów, żeby nie odmawiali udziału w rozmowach. Także bawarska CSU zaczyna mówić o koalicji CDU, CSU i SPD. Socjaldemokraci powinni przemyśleć swoją postawę i próbować wyjść z defensywnej pozycji, powiedział w telewizji TRPB Stefan Mayer z CSU. Przedłużające się negocjacje spowodowały, że ponad połowa obywateli, a według kilku sondaży nawet 2/3, opowiada się za rozpisaniem nowych wyborów. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Polska protestuje przeciwko koncepcji domu historii europejskiej w Brukseli i domaga się wprowadzenia zmian. Mówił o tym wiceminister kultury Jarosław Seryl podczas uniknięcia Rady Ministerialnej w belgijskiej stolicy. Chodzi o interaktywne muzeum budowane z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i finansowane z unijnego budżetu. Wiceminister przedstawił się w Brukseli całą listę zarzutów. Mówił na przykład, że domu historii europejskiej pominięta została kultura. Ktoś, kto odwiedza dom historii Europy, nie dowie się, że istnieli tacy ludzie jak William Shakespeare, Johann Goethe czy Fryderyk Chopin. Jeśli chodzi o piękną tradycję filozofii europejskiej, to z tego domu się dowiemy, że był Arystoteles na samym początku i jest Slavoj Žižek, marksistowski współczesny filozof. Nikogo więcej. Wiceminister Seryl też, że chrześcijaństwo jest pokazane jako źródło wyłącznie opresji. Opresji, która dotykała miliony Europejczyków, miliony kobiet przez stulecia. Nie ma nic pozytywnego związanego z chrześcijaństwem. Również naród jest napiętnowany jako idea, która doprowadziła wyłącznie do nieszczęścia. Nie dostrzega się, że idea narodu również ma pozytywne konotacje, zwłaszcza w kulturze. Jarosław Seryl poinformował, że po jego wypowiedzi kilku ministrów zapowiedziało, że zainteresuje się przekazem domu historii europejskiej. Otwarcie wsparła go minister kultury Łotwy, która wskazała na dysproporcję oceny nieszczęścia XX wieku, faszyzmu, komunizmu. Domu historii europejskiej jest nieudanym eksperymentem społecznym, ale dosyć szlachetnym. W duchu takim jest przedstawiony, więc oczywiście doświadczenie nasze czy Łotyszy są w tej sprawie zupełnie odmienne. Polska już wcześniej składała protesty w związku z domem historii europejskiej. List do przewodniczącego Europarlamentu wysłał minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, również zwracając uwagę na błędy liczne naruszenia i pominięcia w kwestiach historycznych. Reformy na Ukrainie prowadzone są szlamazarnie, a politycy znów dbają bardziej o swój interes niż o dobro państwa. To wnioski ukraińskich ekspertów w 4. rocznicę wydarzeń na
Majdanie. 21 listopada 2013 roku rozpoczęły się protesty w Kijowie. Kilkumiesięczna rewolucja godności prowadziła do upadku skorumpowanych władz pod kierownictwem byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. O szczegółach z Kijowa Paweł Puszko. Jak wyjaśnia socjolog profesor Iryna Bekeszkina, wśród pozytywnych skutków Majdanu Ukraińcy niemal od 4 lat wymieniają prozachodni kurs ich kraju. W tym roku do tego dołączył ruch bezwizowy z Unią. Rzeczy, których nie udało się dokonać, są również od kilku lat te same. Brak systemowej walki z korupcją, brak sprawiedliwych sądów i zmiany systemu władzy. Jur Burakiewski, szef Instytutu Badań Ekonomicznych i Politycznych w konsultacji, zaznacza, że chociaż wiele reform było rozpoczętych, to nie doczekały się one rzetelnej realizacji. Bardzo dobrze rozpoczęta reforma policji zakończyła się niemal porażką. Stworzyliśmy antykorupcyjne instytucje, ale są one obecnie zajęte walką między sobą. Zdaniem eksperta, ukraińska klasa polityczna po raz kolejny zaczyna dbać przede wszystkim o swoje prywatne interesy. Nie umiemy zmusić elity politycznych do opieki nad wspólnym dobrem, nad interesem publicznym. Podczas protestów na Majdanie w starciach z milicją życie straciło ponad 100 demonstrantów, a ponad 1000 zostało rannych. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Amsterdam i Paryż przyjmą wiązanie europejskie agencje po Brexicie. Z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty muszą one być przeniesione na teren Unii. Chodzi o Europejską Agencję Leków, której nową siedzibą będzie Amsterdam, oraz Europejski Urząd Nadzoru Markowego, który zostanie przeniesiony do Paryża. Tak zdecydowali wczoraj ministrowie do spraw europejskich 27 krajów. W kolejce po agencję postawiła się także Warszawa, ale od początku było imię na gronie faworytów Rada Mołyska. O przyznaniu nowych siedzib zdecydowało losowanie, bo 3 rundy głosowania nie przyniosły rezultatu. Amsterdam wygrał na ostatniej prostej z Mediolanem, a Paryż z Dublinem. Zatem Europa Zachodnia podzieliła się siedzibami. Wschodnia nie dostała w tej rozgrywce niczego. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański mówił, że błędem jest niewykorzystanie tej okazji do bardziej sprawiedliwego rozmieszczenia agencji w Europie. Widać wyraźnie na mapie Unii Europejskiej nierównomierne rozłożenie tej instytucji. Polska, choć zgłosiła Warszawę, to popierała inne miasta w regionie, bo zdawała sobie sprawę z niewielkich szans stolicy. Warszawa gości bowiem unijną agencję do spraw granic Frontex, która nabrała nowego znaczenia w obliczu kryzysu migracyjnego. Wszyscy wiedzą, że Frontex, jego ranga polityczna i skala będzie niedługo bez precedensowa. Do 2020 roku agencja Frontex ma zatrudniać około 1000 osób, co sprawi, że będzie największą obok Europolu unijną agencją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Informacje sportowe przy mikrofonie Maciej Nowak. W zakończonych do tej pory meczach piątej kolejki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów pomiędzy Beşiktaşem Stambuł a FC Porto oraz Spartakiem Moskwa a Mariborem padły remisy 1-1. W najciekawszych trwających spotkaniach Monaco z Kamilem Glikiem w składzie przegrywa z Lipsk 1-4, a Napoli, w którym występuje Piotr Zieliński, bezbramkowo remisuje z Szachtarem Donieck. Tymczasem w zaległym spotkaniu 17 kolejki pierwszej ligi pod Beskidzie Bielsko-Biała przegrało ze Stalą Mielec 2-3. W tabeli zespół z Bielska-Białej jest 11 z dorobkiem 23 punktów. Stal ma 5 punktów więcej i zajmuje 5 miejsce. Prowadzi Odra Opole, która zgromadziła 33 punkty. Viwe Kielce pokonało Chrobrego Głogów 46-23 w meczu 11 kolejki Ekstraklasy piłkarzy ręcznych. Kielczanie, którzy rozegrali kilka spotkań awansem, prowadzą w grupie granatowej, mają 44 punkty, o 13 więcej od Górnika Zabrze. Chrobry jest 4 z dorobkiem 18 punktów. GKS Katowice przegrał z Zaksą Kędzierzyn Koźle 0-3 w zaległym spotkaniu 9 kolejki Ekstraklasy siatkarzy. W także zaległym meczu, ale 6 serii gier, BBTS Bielsko-Biała pokonał Łuczniczkę Bydgoszcz 3-0. W tabeli prowadzi Zaksa, która ma 32 punkty i o 11 lepsze za Skrę Bełchatów. Dziś rozegrano także jedno spotkanie 6 kolejki Ekstraklasy Siatkarek, w którym KSZO Ostrowiec Świętokrzyski pokonało MKS Dąbrowa Górnicza 3-0. Międzynarodowa Federacja Narciarska poinformowała, że Wisła zorganizuje Mistrzostwa Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym w 2021 roku. Juniorski czempionat odbędzie się w Polsce trzeci raz w historii. 16 lat temu gospodarzem był Karpacz, 7 lat później impreza miała się odbyć w Szczyrku, ale z powodu braku śniegu, rywalizacji w skokach i kombinacji norweskiej przeniesiono do Zakopanego, a w biegach do włoskiego Males Venosta. Tymczasem 6 Polaków pojedzie do Kuusamo w Finlandii na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Będą to Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Jakub Wolny. Na piątek zaplanowano kwalifikacje, na sobotę konkurs drużynowy, a na niedzielę indywidualne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
24. A komentarze w magazynie Północ-Południe zaczynamy od informacji dotyczącej PGNiG, które podpisało z amerykańską firmą Centrica LNG średnioterminowy 5-letni kontrakt na dostawę gazu LNG do Polski. Firma po pierwsze chwali się konkurencyjną ceną, no i mówi o przełomie na polskim rynku gazowym. Naszym gościem jest pan Piotr Stępiński, Business Alert. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Panie redaktorze, rzeczywiście możemy mówić o nowej jakości na polskim rynku gazu. Bez wątpienia jest to nowa jakość, użyłbym nawet sformułowania, jest różnego rodzaju rewolucja. Pierwsza dostawa amerykańskiego LNG, której byliśmy świadkami w czerwcu tego roku, otworzyła tą część Europy na dostawę amerykańskiego gazu, zwiększając tym sposobem dywersyfikację źródeł gazu do naszego kraju. Tamta dostawa to był pewnego rodzaju test. Czy to był test? Być może przetarcie szlaku dla dalszego zacieśnienia relacji zakupowych LNG od Amerykanów, ale bez wątpienia ta umowa jest pozytywnym sygnałem w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. A to chciałbym poprosić jednak o wyjaśnienie, na czym polega niezwykłość tego kontraktu i znaczenie tego kontraktu, bo przecież statki z LNG do polskich portów już przebijały. Mieliśmy chociażby dostawy z egzotycznego Kataru. Co różniło tamte dostawy, tamte kontrakty od tego? Jeżeli chodzi o dostawy katarskie, to są realizowane na podstawie kontraktów długoterminowych podpisanych z Katarem, między PGNiG a Katargaz. Jeżeli chodzi o tą umowę, która została teraz podpisana między PGNiG Centricą a Szynier Energy, to pewnego rodzaju novum, ponieważ jest to pierwsza umowa średniookresowa na zakup amerykańskiego LNG w tej części Europy. I bez wątpienia to też jest sukces biura tradingowego, które na początku tego roku otworzyło PGNiG w Londynie. Tak jak podkreślam, jest to pierwsza umowa średniookresowa, pięcioletnia umowa. Nie było wcześniej takiej umowy, a co więcej wpisuje się w strategię Polski PGNiG, a więc dywersyfikacji źródeł dostaw, i nie wykluczono, że w przyszłości będą kolejne umowy tego typu. No to w takim razie teraz kilka bardzo istotnych pytań, znacznie wykraczających tylko poza ten kontrakt, bo z tego co pan mówi, to tak naprawdę najważniejszą kwestią nie jest to, ile te dostawy tak naprawdę tego gazu nam przyniosą, tylko to, skąd ten gaz pochodzi, ze Stanów Zjednoczonych. I w takim razie, jaki wpływ będzie, czy też ma ten kontrakt na takie tematy, jak na przykład budowa gazociągu Nord Stream 2, czy też na renegocjację kontraktu z Gazpromem, które się toczą? W skali roku. Do 2023 roku zostanie oddany gazociąg Baltic Pipe, którym gaz z szefu norweskiego popłynie do naszego kraju. To będzie 10 miliardów metrów sześciennych, to już daje nam 15 miliardów. Jest mniej więcej tyle, ile my rocznie zużywamy. Mamy jeszcze dodatkowo kontrakt katarski. Możemy uzupełniać to dostawami na rynku spotowym, dostawami w oparciu o średniookresowe umowy na dostawy LNG. To zwiększa nasz portfel, jeżeli chodzi o możliwość pozyskiwania źródeł dostaw tego gazu, zwiększając nasze bezpieczeństwo, ale przede wszystkim pokazuje Rosjanom, że Polacy nie są bierni, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, o politykę dywersyfikacyjną. Pokazują, że mają realne narzędzie i tym samym nie będziemy zmuszeni do zakupu rosyjskiego gazu. Nie wykluczamy takiej możliwości, ale przede wszystkim warunek jest cena i otwarte, jasne, przejrzyste warunki ze strony Gazpromu. Teoretycznie po 2022 roku będziemy musieli być zależni od zakupów rosyjskiego gazu. Co się tyczy gazociągu
Stream 2. Stream 2. No jest to projekt kontrowersyjny, który ma uzależnić Europę w jeszcze większym stopniu od dostaw rosyjskiego gazu, pominąć Ukrainę jako państwo tranzytowe, wywołując tym samym pewnego rodzaju destabilizację tego kraju, pozbawiając ich środków, które dotychczas jeszcze otrzymują w ramach tranzytu tego gazu. I to tym bardziej pokazuje nasze działania z zakresu dywersyfikacji śladów dostaw, tak jak wspomnieliśmy, umowa teraz z Amerykanami, rozbudowa możliwości terminalu, budowa połączeń międzysystemowych między poszczególnymi krajami, budowa Baltic Pipe. Te wszystkie działania zapewnia nam większe bezpieczeństwo, tym bardziej, że za oknem, a właściwie pod wodą, na dnie Morza Bałtyckiego, Rosjanie chcą włożyć kolejny gazociąg. Ale to skoro pan wspomniał o jeszcze jednej inicjatywie, mówi o Baltic Pipe, to na ile ta umowa z Amerykanami może mieć wpływ również na te inwestycje? No bo powtórzę jeszcze raz słowa prezesa PGNiG, który bardzo mocno podkreślał, iż cena tego amerykańskiego gazu jest bardzo, ale to bardzo konkurencyjna. A czy tak jest bardzo konkurencyjna? Przypomnijmy, że PGNiG wielokrotnie podkreślał, że nie będzie kupował gazu, który będzie po prostu nieopłacany. Przypomnijmy też, że PGNiG jest spółką giełdową, więc ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której PGNiG kupowałby na rynku gaz, który byłby nieopłacalnie dla nich ekonomicznie. Ale to przepraszam, bo gdy rozmawiamy o czymś takim jak gaz, to nie ma się co oszukiwać, nikt tego nie kryje. To nie są jedynie decyzje ekonomiczne. To są również decyzje bardzo często geostrategiczne, gdzie kwestia kosztów potrafi zejść na drugie miejsce. I w tym kontekście należy też zauważyć, że jeżeli realizujemy projekty dywersyfikacyjne infrastruktury twardej, czyli mówimy tutaj o rociągach, to te dodatkowe dostawy z dowolnego punktu na świecie, czy to będą Stany Zjednoczone, czy to będzie Katar, Australia, czy inne miejsce na świecie, to tylko wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Te kontrakty nie zastąpią, nie mają na celu zastąpienia tych projektów dywersyfikacyjnych, które realizujemy, a wręcz przeciwnie, ich uzupełnienia. Dopiero wówczas to ma często wówczas zwiększa dodatkowo nasze bezpieczeństwo, bo rurociąg jest rurociągiem, ale uzupełnienie tego w postaci właśnie takich umów bezpłatowych. Mieliśmy przykład w czerwcu zakupu pierwszej partii amerykańskiego LNG. To zwiększa nasze bezpieczeństwo, ale absolutnie dostawy amerykańskiego LNG nie mają na celu zastąpienia czy to Baltic Pipe, czy to innych projektów dywersyfikowanych wspieranych przez Polskę. To jeszcze jedna kwestia. No Polska nie kryje pewnych ambicji dotyczących swojej roli, jeżeli chodzi o rynek gazowy, nie tylko tu, na terenie Polski, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Na ile ważne jest to, że właśnie na ten rynek środkowoeuropejski za pomocą tego kontraktu wchodzą Amerykanie? Amerykański gaz zwiększa możliwość pozyskiwania innych źródeł niż kierunek rosyjski. Tak jak wspominałem, Polska też realizuje strategię dywersyfikacji źródeł dostaw, ale chce tym gazem podzielić się także z innymi państwami regionu Trójmorza. Temu służą chociażby realizowane projekty na przykład rozbudowy połączenia gazowego z Ukrainą, Czechami, Słowacją, budową, realizacją korytarza północ-południe, czyli między Świnoujściem a Chorwacją, czyli wcielanie tej idei Trójmorza i tej współpracy nie tylko na poziomie ekonomicznym, ale także energetycznym, aby stanowić mocną siłę, być bardziej bezpiecznym energetycznie. Dodatkowy wolumen gazu z innego kierunku niż Rosja, to po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie zmniejszenie nacisku wiadomo z jakiego kierunku i wytrącenie Rosjanom argumentów pozycji dominującej. Dlatego ważna jest kooperacja między samymi państwami Trójmorza, posiadanie dodatkowych możliwości pozyskiwania tego surowca do czego służy terminal LNG się nauczy, czy planowane na wyspie Krym w Chorwacji.